A mam pytanie jeszcze, czy odnośnie obojętnie jakiego stężenia, jeśli chodzi o narkotyki, jest obowiązkowe MPU? Chciałabym się zapytać, czy odnośnie narkotyków też tak jest? Widziałam, pani dodała dzisiaj post odnośnie alkoholu, że nie zawsze jest MPU. Tutaj pani zadała nam pytanie na Instagramie tym razem. I słuchajcie, to zależy. Bo jeżeli chodzi o narkotyki twarde, kokaina, amfetamina, metamfetamina i inne twarde, to co do zasady zawsze jest skierowanie na badanie MPU, tak? Jeżeli chodzi o jazdę, czy czasami nawet i posiadanie narkotyków, czy jazdę pod wpływem. Jeżeli chodzi o THC, no to mamy tutaj legalizację marihuany i tutaj przepisy się zmieniły. Jeżeli jest jednokrotna jazda, no to tutaj nie powinno być tego skierowania, co do zasady, nie powinno być tego skierowania na badanie MPU. Także zapraszam na pierwszą bezpłatną konsultację. Tam indywidualnie ci doradzimy, jak jest w twojej sytuacji. Tak też doradziliśmy tej pani, żeby ona do nas podała nam swój numer albo do nas napisała na WhatsAppie. I my jej wyjaśnimy, jak jest w jej przypadku, bo to też zależy, tak? Czy to była właśnie, czy jakie narkotyki, czy już była wcześniej taka sytuacja, taka jazda pod wpływem. Także nie idzie tu zawsze jednoznacznie odpowiedzieć.